Joga, my tu mamy. Gości mamy. Siema. Siema. Co wy macie? Co wy macie? Siema. Powiedz, pochwal się. Siema. Pochwal się. Raptora. Raptora. Ocie, panie. Raptora na oryginale. Na oryginale, no. Na oryginale. I materiał dobry pod swapa. O, już klienta mam na Grab Bar. Przód dobry. O, widzę też spawany. O, tam już ktoś kombinował. Ja ile mam go? Drugi dzień, no to... Dystanse to po pierwsze, nie? By się przydały na przód i na tył. No. A wiesz, dopiero go co na ten, no, dzisiaj taka pierwsza nasza jazda na ten, a wczoraj tam trochę pojeździliśmy, a... Go który to rok jest? 2.7. 2.7. A odpalisz? Posłucham? No. O, jaka... Oryginał ma wydech, wiesz? Wszystko w oryginale jest. One tego nie lubią do odcinki, wiesz? Pierwsza nagrywka z Yamaha Raptor. Tamta! Robi wrażenie. Robi wrażenie. Zobacz to! Foto. Oszalałem na punkcie Yamahy. Wiecie co, powiem wam, że seryjna Yamaha jest bardzo leciutka, bardzo fajna. To jest po prostu takie coś. Słab tak. Będziecie męczył. No bo wiadomo, no cięższy silnik. No, 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 a to jest takie, wiesz, leciutkie. Nawet ci powiem, na razie dystansów nie zakładaj. Będzie ci lepiej się nauczyć, wiesz? No, ja muszę się do tego wprawić, no mówię, na dwa dni. Teraz jestem umówiony na takie tam, muszę osłonę łańcucha kupić, no. Zębatki, ten napęd. Klocki wymienić, oleje, filtry porobić, wszystko. No, takie coś to porób, na razie nie pałuj go. Nie, na razie tam na ten, lusterka, muszę takie pierdołki, tam mi brakują na tego, no. Linkę, sprzęgło, żeby lepiej chodziło, albo nawet tarczę sprzęgła, po ten. I no. Także to na razie tak zostawiam. Na razie delikatnie, tu widzę, że lusterko. No. To takie... sobie spokojnie sobie zrobisz wszystko. Ale najważniejsze, że ma homologację, zarejestrowany. Tak. Także... Skład do kupienia, nie? Że wam przerywam. Jaki? Od Enduropy wrzucił tego swojego KTM-a na Oelica. Aha. No wczoraj widziałem. A czemu? Robi nowy projekt jakiś. Aha.
nie był fajny. Nie, no fajny. Wiesz, jaki leciutki? I jest wsteczny. Jest wsteczny. Słuchaj, ja ci powiem tak, Paweł, ja ci podpowiem jedną rzecz. Na razie sobie jeździ na tych oponach łysych. Tak, tak, tak. Dlatego, że będzie ci łatwiej się, wiesz, podłuczyć, bo jak założysz sobie od razu nowe, to wiesz, jak on przy czepności będzie łapał, to jest trudno, będzie ci na boki uciekał. Na razie sobie na tych łysych, nie? No. No, tak. Jeszcze nie są takie złe z tyłu, nie? Tam jeszcze tam do... No, tam ale był, wiesz, one bardziej, jakiś czas pojeżdżę, bardziej, wiesz, w ślizg wchodzą i jest łatwiej manewrować nim, nie? Ja ci powiem, że tak w ogóle na spontanie, bo byłem tam, byliśmy pod Kielcami, a... Znalazłem na Elixie i tak z Kasprem byłem, mówię, chodź, pojedziemy zobaczyć, jak ten kład wygląda. Mówię, tak z ciekawości, bo już tyle się naoglądałem, tyle razy miałem kupić i stale nie wychodziło. No i tak ci powiem, że tak mi się spodobał, wszystko na ten, tam gościu tam nigdzie w terenie tak za zbytnio nie jeździł, tak to bardziej mówił. A ty co bardziej, wiesz? Więc może... Trzeba brać, ile dałeś za niego? 28. Z homologacją to jest dobry pieniądz. Dobry pieniądz. No i 800 zapłaciłem, bo musiał mi go krzywić, no 30 no, km tak, jechał, tak, nie? No to go jeszcze ubłagałem i mi go jeszcze przywiózł pod dom praktycznie, no. Tylko na 4 godziny jechaliśmy. I masz plastiki całe. Plastiki całe, ogon cały, ten aluminiowy nie był nigdy przespawany, no nie? Cały plastik pod tym, także to... No jest aluminiowy, no. No i cały jest, nigdy nie był tam spawany, nie było nic tam czym manipulowane, no. No, no i dobrze. No. No, bo my tu wtedy z naszym nawalczyliśmy, nie? Bo były powypękiwane. Nie no, trochę tutaj, wiesz, trochę się coś tam pokrzywiło. To jest chyba tylko do przykręcenia. Nie, to się nie przykręca. Jak jest pokrzywione mocowanie, to tak już będzie. Ale to tam jest. Ja zaprowadzę go tam, mówię, w tygodniu się umówiłem do tego tam. Najważniejsze, olej wymienić. Olej, filtry, napęd. Zaraz świece sprawdzić. Tak, świece zaraz powymieniać, bo tego wszystko porobię. Nie? Ja widzę, wy się ładnie ubraliście Berer Moto. No, wczoraj byliśmy. W kogucie, na... patrzcie, i to dwóch. Wczoraj byliśmy na zakupach konkretnie. Te dziki, ty foksy. Ogólnie polecamy RR Moto, bo naprawdę rabat dali chłopacy i to także... Ile rabatu dostaliście? 3,5 stówy. Ło. No, 3,5 stówy, także naprawdę... A widzę i buzery, i spodnie. No, ja kask, gogle, bo ja nic nie miałem, no. Gdzie jest? Kask jaki wziąłeś? Airocha. Też masz Airocha, pokaż swoje. Nie, ile mają ty malowanie? On ma tego... Tego masz. Jakiegoś tam... No to ty wziąłeś gogle z tej firmy. Ty masz gogle. No, a Kacper ma kask i ma ten, nie? No. No patrz, w końcu mamy Raptora w ekipie nowego. No. I będzie upalany dzisiaj na Godziębie. Podjazdy dzisiaj będziesz robił. Ta, Paweł, ta. Podjazdy będziesz robił. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Kuba cię nauczy podjazdów na nim. No. My odbierzemy mojego Raptora. 350. Tak, w poniedziałek jadę po tego, do Szybina, po 350. Aha. Nie za mocny? 250 bierz. No ale nie ma nic, no nie ma. Ani to... dwusetki jak są, to są ceny takie, że to jest po prostu abstrakcja, dochodzi praktycznie do ceny 700. 350 mi się wydaje, że trochę jest za mocne. 350... Jak chcesz, masz się rozwinąć, bo to masz ile? 9 lat, nie? 8. 8, no. Ja chciałem mu kupić tego, to... Kobrę 250 w automasie. A może Baszana nowego, zarejestrowanego? Albo taką LTZ-tę jak ma Kuba, też albo mu pokazywałem. Taką, tylko jest ich mało bardzo, nie? No jest mało, 4 sztuki na tym, no ale no to trudno. 250, 350 Kacper nie bierz. Bo nie ruszysz z koksem. To jest tak jakbyś 350, to jakbyś co mu dał. To jest to samo. Tylko że lżejsze. Pojedziemy, obiecałem mu, pojedziemy, zobaczy się, przejedzie, będzie wszystko mu poodpowiadać, to kto mu kupi. Jak nie, no to wtedy będziemy szukać czegoś na innego. Początek bym proponował tamtego... albo Kajo 180. I na 2-3 lata mu spokojnie starczy, się nauczy wszystkiego, mocy tam jest dużo, na koło też daje. A 350 to będziesz po prostu cena jedynce pyrką i nic się nie rozwiniesz. Jedynka, dwójka, no. I klasa trzeba odebrać. No to dzisiaj pojedzie. Już 250 jest bardzo mocna. No. 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 Aha. No. Czemu się mnąłeś tam? No dobra. Dobra. Dzięki, to nara. To nie przepuszcza powietrza. Przy prędkości to jest... Ty masz jakąś ten, jak będziemy, masz jakiś plecak albo coś, żebym się mógł dać telefon i kasę? No to bo ja nie mam nic i albo do ten, no. Znaczy do busa, do Do scenika.
ale cieszę się, że w końcu masz. No w końcu, kurczę, ci powiem, że już tyle co ja się naoglądałem na ten, to już... My jedziemy tak po ulicy czy na przyczepę? Nie, po ulicy. Po ulicy. Jeszcze te paski muszę kupić, bo wczoraj Kasper nadepnął i pękł ich tam na ten, muszę te powymieniać, bo już są chyba zmurszałe. I to muszę gdzieś kupić. No. Od mycia, od wody, wiesz. No, wczoraj ten, bo tak z węża go pukaliśmy i stanął nogą i pasek pękł. A ale tak to bardzo ładnie wygląda, na zdrowie. Osłony ma całe, wiesz, aluminiowe, to łączę z tym wahaczem. Na też takie same mam osłony. Tak, no, nie jest jakiś tam, wiesz, no, szału też nie robi w plastikach, ale jest cały przynajmniej w oryginale. Nie, no ładny jest, bardzo piękny jest. Nie popękane nic. No. To co, to lecimy na godzimbę. Tak. Tymczasem, nara, hejos. Tu.